W poprzednim filmie o programowalnym przekaźniku czasowym PCS533 przekaźnik ten został przyłączony do sieci, został uruchomiony i zostały zademonstrowane przykładowe szablony zabudowane w aplikacji PCS533 konfigurator. W tym filmie wywołamy sytuację awaryjną, a później zaprogramujemy przekaźnik czasowy do pracy jako przekaźnik bistabilny. Wprowadzam rozkaz wejście typu włącz, które wprowadzamy do pamięci przekaźnika. Zapisz do PCS. I taki pojedynczy rozkaz, mimo że zapis zakończył się sukcesem, powoduje miganie zielonej diody, jest to sytuacja awaryjna. Oznacza, że program wgrany do sterownika nie jest poprawny. Po stwierdzeniu jakiegoś z wyżej wymienionych błędów musimy zweryfikować napisany przez nas program i ewentualnie poprawić. W tym wypadku wystarczyło dodać rozkaz przerwa i sterownik, przekaźnik czasowy wykona już zadanie poprawnie. Zaprogramujemy teraz przekaźnik czasowy do pracy jako przekaźnik bistabilny. Użyjemy przycisku A do załączenia, a przycisku B do wyłączenia. Wybieramy przycisk A, wyjście A i funkcję czekania na zbocze narastające, czyli na naciśnięcie, czekanie na naciśnięcie przycisku. Dodajemy do konfiguracji. Czas ustawiamy na 0. Teraz dodajemy rozkaz, co ma być zrobione po naciśnięciu tego przycisku, czyli rozkaz wyjście i wyjście włącz przekaźnik. Jeżeli czas będzie 0, to przekaźnik załączy się na stałe. Sprawdźmy teraz, jak to te dwa rozkazy działają. Załączamy napięcie i gdy naciśniemy przycisk A, odbiór się załączy. Ale to już wszystko, co my możemy zrobić. Musimy kontynuować programowanie. Czyli teraz dodamy przycisk B, aby wyłączył nam przekaźnik. I też wybieramy zbocze narastające.
czas 0, czas inny niż 0 ustawiamy przy innych funkcjach. I dodajemy teraz, co ma być zrobione po naciśnięciu przycisku B. Po naciśnięciu przycisku B odbiór się ma wyłączyć. Wybieramy wyłącz. I mamy już program zapisany. Sprawdźmy. Naciskamy A, odbiór się załącza. Naciskamy B, wyłącza. I to w zasadzie wszystko. Program napisany jest tylko do jednokrotnego wykonania. Musimy coś zrobić, żeby można było załączać i wyłączać cały czas. Wybieramy reset, czyli po tym ostatnim kroku program zacznie pracę od nowa. I teraz już powinien sterownik działać tak, jak sobie tego życzyliśmy. Gdy naciśniemy przycisk A, przekaźnik się załącza, a gdy B, wyłącza. I to wszystko. Zapraszam do subskrypcji kanału, do komentowania, lajkowania. Dziękuję za uwagę.